projekt Wokanda Obywatelska. To o tym opowie już Michał, natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że jest to rzecz, w której każdy może zgłosić każdą rozprawę za pomocą tego narzędzia i dzięki temu dowiedzą się o niej nasi obserwatorzy, jest duża szansa, że się na niej właśnie pojawią. Także jeśli ktoś ma obawy dotyczące tego, czy jego proces będzie przebiegał zgodnie z procedurami, to wystarczy, że to zgłosi i wtedy ma szansę, że będzie obserwator. I oczywiście nie gwarantujemy, że to, że ten obserwator przyjdzie, zapewni przebieg procesu zgodnie z procedurami, no bo to jest dosyć oczywiste. Natomiast o co tu chodzi? Zauważyliśmy, tak jest zapewne los każdej organizacji, która zajmuje się poradnictwem prawnym czy innymi działaniami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. Również i my doświadczyliśmy tego, że zaczęły się w pewnym momencie sypać e-maile od osób, które mają poczucie krzywdy w kontaktach z sądem. My nie jesteśmy w stanie ocenić, czy słusznej, czy niesłusznej, bo nie jesteśmy prawnikami i z pokorą jakby trzeba to przyjąć. Natomiast okazuje się, że bardzo wielu Polaków ma potrzebę, ma poczucie, że nie są dostatecznie przed sądem reprezentowani, że czują się słabi w kontakcie z tą instytucją. I postanowiliśmy przygotować taki prosty system, dzięki któremu osoby, które chcą zawiadomić o jakiejś rozprawie, bądź dlatego, że same są stroną, bądź dlatego, że są dziennikarzami i wiedzą, że ta sprawa będzie ciekawa i warto, żeby ludzie się o niej dowiedzieli, bądź są rzecznikami sądów i chcieliby, o, nasz świetny sędzia, mam bardzo ciekawą sprawę, pokażmy ją światu, bądź organizacje pozarządowe, które w toku swoich działań występują przed sądem. Znajome stowarzyszenie broni prawa do dostępu do informacji publicznej bardzo często występuje przed sądami administracyjnymi w tej sprawie. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które tym wszystkim osobom i podmiotom pozwoli pochwalić się światu rozprawami, które gdzieś tam będą ich udziałem. I to jest właśnie Wokanda Obywatelska. Jak to działa? Jest to bardzo prosta strona internetowa. O, i teraz tak, już próbuję. Jednak na gazecie najlepiej, tego się z dzisiejszego dnia nauczyłem. To jest adres tej strony, bardzo prosta strona, której ważną częścią jest taki formularz, dostępny dla wszystkich, nie trzeba się logować, nie trzeba się rejestrować, choć można, gdzie wybieramy sobie, czy jest to sąd rejonowy, okręgowy, wybieramy miasto z listy, datę, godzinę, sygnaturę, ewentualnie salę, jeśli znamy. Opisujemy tą sytuację. No, mogą być subiektywne opisy, dlaczego chcielibyśmy przedstawić tą rozprawę światu. Te rozprawy wystąpią na tej liście, ale oprócz tego, że wystąpią na tej liście, to proszę Państwa, my mamy, tak jak już tam wspominaliśmy, około 500 obserwatorów. Niektórzy już nie są aktywni, odwiedzili kilka razy sąd i przestali to robić, inni robią to cały czas. Niemniej jednak te osoby są. Jeżeli zgłosicie Państwo rozprawę, to obserwatorzy z tego miasta, w którym ona się będzie odbywać, otrzymają od nas informację, że zgłoszono taką a taką rozprawę, zachęcamy do przyjścia. Więc i oczywiście ci obserwatorzy nie rozkładają się równomiernie, jest ich, jak wspomniałem, mało w Łodzi, choć liczymy, że to się zmieni, a dużo w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie. Niemniej oczywiście to, że my poinformujemy ich o rozprawach, nie oznacza, że przyjdą, bo to są wolontariusze, mogą nie mieć czasu. Natomiast chcemy informować, chcemy, żeby ludzie o tym wiedzieli i chcemy też, to jest jakby drugi cel Wokandy Obywatelskiej, zbierać informacje o tym, jakiego rodzaju sprawy ludzie nam zgłaszają, bo kilka problemów jest, które zidentyfikowaliśmy. Na pewno problemem są sprawy o zniesławienia. Artykuł 212 Kodeksu Karnego niestety jest i w skali ogólnopolskiej i bardzo często lokalnej wykorzystywany, żeby lokalnych dziennikarzy społecznych, blogerów wyciszać i chcemy jakby te przypadki odnotowywać. Także zachęcamy, jeżeli w toku działalności, którą prowadzicie obywatelskiej, przyjdzie wam stanąć przed sądem, zachęcamy, żebyście nas o tym poinformowali, przekażemy tą informację naszym obserwatorom, bo to jest dalszy ciąg również edukacji tych młodych ludzi, żeby oni przyszli i zobaczyli, z jakimi rzeczywistymi problemami ludzie się w sądach zmagają, a nadto jest to nie gwarancja, ale duża szansa, że na takiej rozprawie pojawi się publiczność.
Na wokandzie obywatelskiej tak wygląda mniej więcej, sobie można do kalendarza pobrać, wszystkie te nowoczesne gadżety są, można na Facebooku się pochwalić rozprawą, to jest dosyć oczywiste, jest mapka, jak do sądu dotrzeć, więc... Z naszej strony wszystkie możliwe informacje podaliśmy i tylko wystarczy, że ktoś zgłosi rozprawę i Także zachęcamy, jeżeli przyjdzie Państwu, bądź komuś znajomemu, bądź wiecie po prostu o jakiejś sprawie, która jest ważna społecznie, którą trzeba by pokazać, zachęcamy, żebyście korzystali Państwo z tego narzędzia i informowali świat o tym, co się dzieje w sądzie.